Dzień dobry, cześć kochani, witam was oto moją kawusią. Dostałam fajną taką krauska na soczek, ale już jeszcze nie miała wczoraj czasu i muszę powiedzieć, że już zaraz przejdę do rzeczy, nie? Że Jożek przyjechała, że wczoraj przeszło 3 godziny jechała. Musicie wiedzieć, że w pewnych miejscach było 43 stopnie, nie? A w moim aucie uciekł gaz i jechałam bez klimatyzacji. 3 godziny. Czego się nie robi, nie? Nigdy nie ma sprzyjających warunków. Po drodze, jak jechałam tam, dostałam okresu, klimatyzacja poszła. Po prostu żyć nie umierać. Ale występ działuchy, Jomusza, zaraz przejść do rzeczy, był super. Atmosfera rodzinna, naprawdę super kobiety. Dziękuję Marlenie, że mnie zaprosiła. Po prostu wspaniałe kobiety. Poznałam super dużo cudownych ludzi. Jak mnie pomalowały, jak się o mnie zatroszczyły. No po prostu rewelacja. Wywiad też mi się sam sobie bardzo podobał. Bardzo super idea. Bardzo fajnie zorganizowany. No po prostu same superlatywy. No nie mogę złego słowa powiedzieć. No a kobiety, które poznałam, no po prostu cudowne. No, co tu więcej gadać. Jestem happy. Jestem bardzo szczęśliwa, że tam pojechałam. Że zostałam dopuszczona do głosu. Uważam, że to bardzo fajnie wyszło. Tam ta głośność trochę tak zaś, ten mój głos szlachetny, nie? Się tam wyrywał do tego głośnika i wyszło jak wyszło. To mnie trochę tak szteruje, ale ogólnie całość super, naprawdę fantastycznie. Dostałam prezenciki, jak żeście widzieli pod koniec, które mi się na pewno bardzo przydają i po prostu było super. No a pogoda jak to pogoda. Dzisiaj mnie zaś jest trochę zimno z rana, bo to taki zmarzluch, więc to mi w tym aucie, już się nie pocięła ta kwestia, tylko po prostu z tego ciepła to już człowieka aż głowa boli. Jeszcze w studiu była klimatyzacja, wyszła, że tam, no i jeszcze ból głowy do tego, nie? No, ale jak ja bym miała wszystko na to patrzeć, to ja bym musiała siedzieć w domu i nic nie robić. Ale widzicie, jeszcze mam oko wczorajsze, jak mnie pomalowały po prostu taki makijaż, muszę się nauczyć malować. I powiedziała tej wizażystce, że jak ja by się jeszcze raz miała hajtać, to znaczy, że żyć, wychodzić za mąż, to ja by chciała, żeby ona mnie pomalowała. No po prostu super dziewczyna, no morynka do tego, no czai, przyznaj, no widzicie, jak mnie fajnie zrobiła. Ja się muszę nauczyć sama malować. No ile to czasu kosztuje? Jestem za bardzo jakoś taką. Ja się chyba do tego nie nadaję, ale ja się też mogę nauczyć. Jak się postanowię, to się naucza. Mam nadzieję, że wam się dziążki wywiad podobał, że wam jeszcze coś nowego może o mnie powiedział, że albo do jakiegoś nowego kopa, bo już dużo o mnie wiecie, ja. Ale mam nadzieję, że to wam jeszcze dało jakiegoś takiego, no nie wiem, takiego kopeczka, że tak powiem. Pita kawa. Ja. Dzisiaj, ostatni dzień roboty, mam w sumie 5 godzin tylko, a po południu muszę spakować ta cała celotka. Koty też, nie? To mam już tak kubkami byle kaj ponaszykowane w całym domu, żeby to potem wszystko razem, no ale wiecie, to potem jeszcze jakieś papiery, to ładowarki, to tam, żeby nie pozapominać. Teraz jeszcze jest pytanie, co matka się do ciuchów weźmie. Ja wam powiem, wczoraj ja nie miałam w ogóle stresu, byłam tako bardziej tylko to, że nie miałam się co ubrać, ale myślę, że chyba ta kiecka była nawet w sumie na ten wywiad wczoraj pasująco, bo mi się podobało. Ja, no i spakuję ta moja celotka dzisiaj. A jutro koło 5, no i później bymy chcieli wyjechać, więc jutro znowu, jeżeli wrzuca nagranie, to sorry, to będzie bardzo wcześnie, bo by ta jeszcze chciała albo o tej 5, albo przed 5, to jutro będzie nagrane, żebyście wiedziały, że jutro znowu w ranny ptaszek, bo Kasia jutro na urlop jedzie. Bardzo się cieszę już na ten wóz. Jutro, co się jutro w Pawunkowie, w delikatesach, w mini delikatesach w Pawunkowie, nakupia się wóz. Tam jest też bardzo miła obsługa. Tam są super panie, które w mini delikatesach w Pawunkowie pracują. Zawsze po prostu ci doradzą, czy łodwięcka, czy nie łodwięcka. No po prostu ją uwielbią tam kupować. Lubię te wszystkie panie, które tam sprzedają. Ja. I lubię ten wóz, który tam jest. I jutro jest piątek. Mamo, nie słuchaj. No nie wiem, czy nie zgrzesza. Ja, no jak to tradycyjno polska rodzina, w piątek się kiełbasy ani wusztu nie je, a je to pierwsze jutro. Nie, to Kaś w środku, to tam można. Ja, to tak tyle? Zobaczymy, jak nie jutro, to w sobota pojada dziołchy, czekaj, ta tam na mnie z wusztem. Ja, no to i ogólnie, ja w sobota też się szykuję impreza, już się czuję zaproszono, kuzyn jeszcze nawet nie wie, ale jo przyda, bo mój kuzyn ma urodziny, też tam u nas w Skrzydowicach i się bardzo cieszę i to coś będzie impreza, będzie ciepełko i będzie fajnie. Kasia zaś będzie mogła dodać. Tam wam coś tam na żywca, wam też coś wciepna, nie bójcie się. Jakby na miast internetem, ta chciała jutro w piątek zaraz internet załatwić, żeby po prostu mimo mojego urlopu tam od czasu do czasu wam coś wrzucić, czy klachy regularnie będą, postaram się. Nie wiem, jak to będzie z tym netem w Polsce, bo my się taką skrzyneczkę ostatnio kupili i tam się ją doładowujemy zawsze, jak jedziemy do Polski, więc powinno to funkcjonować, tak mi się wydaje. Jak tej skrzynki szlak nie trafił, no to mówię ze sobą tutaj, bo żeby ją tak woziła, więc internet powinien być, więc Kasia powinna być online. Ja, to tak tyle. Jeszcze, żebym chciała coś powiedzieć.
Ja te 5 godzin roboty, potem się spakować, jutro jechać. Ja chyba już na tym żyję, ja wam powiem. Głowa mi też trochę boli. Ja tak reaguję na klimatyzację, wiecie? Tak, no ja już jestem starawą. No nie powiem, że nie. Lubię ciepełko, ale tak ogólnie te guja. O, jeszcze bym chciałam powiedzieć, musicie mi wybaczyć, ale ja na te wszystkie wiadomości odpiszę. Ich jest bardzo dużo. Ja już wczoraj nie miałam mocy. Ja przyjechałam, to już było bardzo późno. Potem jeszcze dzieci. Musiałam mi o swoim dniu opowiedzieć i nie mogłam tak w tym telefonie siedzieć, bo jednak jakby nie patrzył, to dzieci są na pierwszym miejscu. Cały dzień mnie nie miały, no więc musiałam potem wszystko. Moja córka była wczoraj na basenie z taką kliką z klasy i z kilkoma mamami i muszę wam powiedzieć, że moje dziecko normalnie skoczyło z 10 metrów do wody. Ja by nawet z metra nie skoczyła, bo ja mam też tam jakiś uraz wodny. Też bym musiała to jakoś nad tym popracować. Rozbym się kiedyś utopiła w młodocianym wieku i teraz mi jakiś taki uraz został, że jak nie czuję dna pod spodem, to po prostu wpadam w panika. Ale to chyba jest jeszcze gorsze niż lęk wysokości. No, ja mam dużo lęków, ja widzę, ale te lęki mi w moim życiu codziennym nie przeszkadzają, nie? Ja i ona skoczyła z 10 metrów, no po prostu, dobrze, że ja tego nie widziała, bo ja by chyba normalnie ze skóry wylazła. Ja, to tak tyle. Więc ja odpisuję na te wszystkie wiadomości od was. Uwierzcie mi, dziękuję, jest dużo wiadomości, że wam się wywiad podobał, że jesteście ze mną, że jesteście ze mnie dumne. Ja, dziążki, ja reprezentowała nos wszystkie tam. Szkoda, że tego tak nie nazwała, ale ja jestem waszą reprezentantką. My są armią cudownych niewiast. Oczywiście facetów też jest coraz to więcej, co mnie bardzo cieszy, chłopaki, że tutaj jesteście, że oglądacie, że dową wam też siła i wiara i nigdy bym nie pomyślała, że to się tak rozwinie. Jestem happy, jestem szczęśliwa, że jesteście ze mną i życzę wam wszystkiego dobrego, bo tu jest miejsce tych ludzi, którzy chcą być dobrzy, którzy chcą żyć dobrze, którzy chcą walczyć o siebie i o swoje cele, nie raniąc przy tym innych. Ja życzę wam wszystkiego dobrego i jutro wczesnym rankiem się jeszcze odezwie, zanim pojada na urlop. Ściskam was i pozdrawiam. Podobały mi się nawet te pazury. Mi się wydawało jednak, że trochę się za bardzo świecą, ale nie najgorzej to wyszło, nie? Jak na baba, która nie pracuje w rękawiczkach, to nie mam najgorszych rąk. Dużo mi go docieszy, że mam ładne ręce. No te żyłska mnie tak nerwują. No ale co? Nogami nie robię, nie? Trzymajcie się do jutra, kochani. Pa, pa!